Patrzcie, jak tu jest pięknie. Cisza. I wkoło nie ma nic. Dobra, muszę sobie moje piękne laczki wymyć. O Jezu. Dobra, teraz druga. Idę do auta. Borowiki, prawdziwki, podgrzybki, kozaki, wszystkie te grzyby leśne z gąbką nadają się do tego przepisu. Weź pół cebuli i pokrój ją w kostkę. Weź teraz wszystkie grzyby leśne i pokrój w talarki. Nagrzej teraz bardzo dobrze patelnię i daj na tą patelnię takie dwie kopiate stołowe łyżki swojskiego masła. Na roztopione masło daj teraz całą pokrojoną cebulę i podduś ją tak przez chwileczkę, żeby lekko zmiękła. Do lekko podduszonej cebuli dodaj teraz grzyby i daj 3 lub 4 szczypty soli. Wymieszaj wszystko teraz razem i duś grzyby na patelni tak, żeby zmiękły. Kiedy grzyby stracą swoją objętość, będą wyglądały tak, to jest moment, kiedy wyłączamy gaz, bierzemy silikonowe foremki i przekładamy grzyby z cebulą i całym tym tłuszczem do tych foremek. Grzybów daję do połowy foremki, jak widzisz, i następnie te grzyby w foremkach wkładam do zamrażalnika, tak żeby porządnie zamarzły. Po kilku godzinach kostki są zamrożone i teraz pokażę Ci, jak będą wyglądały. Weź teraz folię spożywczą i każdą kostkę zapakuj osobno w folię spożywczą, tak jak widzisz na filmie. Tak przygotowane kostki wkładamy teraz do jakiegoś pojemnika, pojemnik szczelnie zamykamy i z powrotem pojemnik z kostkami ląduje w zamrażalniku. Z chwilą, kiedy chcecie użyć takiej kostki, to ją po prostu wyciągacie. Życzę Wam miłego dnia.